Dobra, Miruś, chociaż ty nam trochę radości daj wieczorem, co? Taki ładny kotek, taki śliczny. Hop, hop, hop. Tak? Chodź tu do mnie, ja bym chciała ciebie pomniejszać. Nie chcę mi się z tobą bawić wędką. Absolutnie mi się nie chce z tobą bawić. Mam ochotę się wiedzieć. Przytulić do jakiegoś kota i już mieć wszystko z głowy. Robię pułapkę na tego nowego kotka. Mianowicie bardzo mi zależy, żeby zjadł tabletę, którą ma ukrytą w jedzeniu. Widziałam przed chwilą, że coś tam rusza paszczą, więc jakaś mała szansa jest. O, przyszła. Przyszła tutaj jeszcze Rajka wcinać. Nie wiem, co ona wcina tam, jak tam obok miski wszystko. I ten mały. O, tam siedzi na górze. Ma miskę pod nosem. I mam nadzieję, że zjadł. Jeżeli zjadł, to ja tu przyjdę za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, za 2 godziny go łapać. Bo powinien być już taki lekko wyciszony. I powinno to być bardziej proste. Chociaż ja się, powiem szczerze, tego boję. Dlatego, że jak będzie taki jakiś trochę pijany, no to jak się tu poobija, to będzie tragedia po prostu. No i niestety, od razu mówię, jak mi się uda złapać, to siedzi w klatce. Bo no po prostu jest to tak trudne, że nie da rady. Także bardzo, bardzo przykra sprawa. Ale nie jestem w stanie obsługiwać tego kota. Nie jestem w stanie zawieźć go do weterynarza. Więc muszę sobie jakoś z tym poradzić. Nienawidzę klatek, nienawidzę, jak koty siedzą w klatce. Szczególnie jak on tutaj już się zaprzyjaźnił z innymi kotkami. Ale no cóż, nie mogę sobie pozwolić na łapanie całymi dniami. A wtedy jutro po prostu pójdę do weterynarza. Zobaczymy, co się da zrobić. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Ty, ty, ty. Ty, 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 ty. Gadu, gada, a Miruś się cudownie bawi. Cudownie się bawi. A ja rzucę okiem. No, jesteś? Pojadłeś troszeczkę? Mam nadzieję, że wszystko zjadłeś. Ta nioneczka biedna nie ma jedzenia, muszę jej dać. Nie bój się, kochanie. Dam ci skarby, wiesz? Tutaj są ciekawe scenki, ponieważ Rajka się bardzo odważyła i jest bardzo mocno zainteresowana zabawą. No, ślicznie, naprawdę. I jeszcze są fajne scenki, bo Maura nie schowała się nigdzie, tylko leży na widoku. Tak? Tak, kochanie? Takie śliczne kotki dwa. Takie piękne. O, jakie będzie ładne zdjęcie z tego filmu. Maurunia, gdzie ty idziesz? Ja chciałam, żebyś ty tam została, słoneczko, bo tam ci jedzenie dałam. Jujka. Jujka. No dobra, idę zobaczyć, czy zjadł ten mały. Bo bardzo mnie to ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. Idę tutaj. Tu jesteś? Pokaż. Wow, wszystko wylizane. Rewelacja. No to teraz czekamy na reakcję. Tak, czekamy na reakcję. Zaraz jeszcze się upewnię, ile mam czekać. Godzinkę czy dwie. Tak, zaraz napiszę do pani doktor. No i słuchajcie, poszło gładko.
siedzi tam. Bardzo współczuję mu, bardzo. Ale siedział w tym, o tutaj w tym drapaczku, tam widać, z tamtej strony są dziurki, więc teraz nie widać. Ja go po prostu wzięłam do góry i jakby przerzuciłam do klatki. Więc jest w klatce i jutro idziemy do weta w końcu. Mam nadzieję, że będzie miejsce, bo jutro mam dość zajęty dzień. Także tylko rano mogę, a potem już nie. Także bardzo mi żal tego dziecka kociego, bardzo. No ale nie, inaczej sobie nie poradzę, no musi po prostu siedzieć. Miruś tu kochany mnie zaczepia. Taki jesteś kochany, ja wiem. Dziewczyny siedzą, to znaczy tu siedzi Maura. O, tam siedzi Maura. O. A Rajka gdzieś, nie wiem gdzie jest. W każdym razie. Żegnam się z wami. Tak mi żal już jest wasz. Tak naprawdę jest mi przykro. Ciebie już roznosi. Tak, ja wiem. Ty jesteś taki kochany już, jak nie wiem. No dobra. Buziaki. A to jest bohaterka tej dziwnej historii. Dalej nie je. Podchodzi do jedzenia i ucieka po prostu. Miksuje jej mięso z wodą i karmi ją tą papką na siłę. No po prostu coś nieprawdopodobnego. Ona jest jakby po traumie jakiejś. Niestety ma podrapany nosek, o, widać tutaj. I ma też na brodzie taką ranę. I ponieważ niestety zaczęły się jakieś konflikty z Rio, to po prostu czarno to widzę. Nie wiem, czy ona nie dostała takiej traumy po Rio, po jakiejś bójce. Bo dlaczego ma niby nos podrapany? O, fikunia jest grzeczna i z nikim się nie kłóci, tak? Chociaż wcale nieprawda, bo dzisiaj na spacerze, powiedz wszystkim, co zrobiłaś? Na spacerze napadłaś na takiego małego pieska? Ze szczekaniem okropnym? A za tobą zaraz, o tak. Za tobą zaraz ta panna. I była awantura. No, Mika. Teraz się akurat liżecie obie, tak? No, ładnie to było zrobić, tak? Napaść, taki niby ładny pieseczek, kochany. Taki niby to kochany pieseczek, o jaki kochany. No, a Majeczka? Majeczka też jest trochę przymulona, bo dostała taki lek przeciwbólowy i ja mogę ją pogłaskać, bo normalnie jeszcze przede mną ucieka. To jest też element tej jej, nie wiem jak to nazwać, niedyspozycji, jakiegoś wariactwa. Teraz dostała ten lek i jest taka spolegliwa, no ale to jest cyrk po prostu. Nie wiadomo co się stało. Języczek pięknie się goi, więc to na pewno nie to. Dobra, już nie mogę.